Witam wszystkich. Miła niespodzianka. Mamy 29 kwietnia, 6:15. I co się okazuje? Otworzony został remontowany odcinek autostrady A4. Przypominam, że był remontowany od świąt wielkanocnych. Za chwilę przejedziemy świeżo wyremontowanym odcinkiem. Zobaczymy, co się zmieniło. Notabene raczej niewiele, ponieważ postęp prac, chyba zakres w ogóle tych prac, był tak mizerny, że pożal się Boże. O, to chyba chodzi. W tej chwili przejechaliśmy przez taki pas, który był wylewany na nowo asfaltem lub jakimś innym materiałem bitumicznym. To cały remont. Na tym zakończę moje relacje z autostrady A4. Przypominam, że mamy 29 kwietnia, a od świąt trwało zrobienie około 8 metrów paska o szerokości pół metra w poprzek drogi. Brawo, panowie. Proszę bardzo, zobaczcie. Zwężka dalej jest, jak widzimy. Natomiast prace zostały zakończone, bo z drugiej strony jest pas otwarty. Obydwa pasy są otwarte. No ale chyba nie chciało im się, albo im czasu brakło. I w kierunku Katowic w dalszym ciągu jest zwężka. Chociaż prace już zostały zakończone. Ale kogo to obchodzi? Przecież to nie oni stoją codziennie w jedną lub w drugą stronę w kilku, czasami nawet kilkudziesięciominutowych korkach. Zobaczcie, jak przede mną już się korkuje. Za chwilę będziemy stać i będzie ciężko przejechać ten odcinek. Oj, tragedia, ręce opadają.